Powiedziałem, że zacznę podcast w pewien specjalny sposób w zeszłym tygodniu. Nie zacząłem faktycznie. I nie zacząłem i zapomniałem. I teraz uwaga. Rodzice zanudzają was tekstami? Wyglądaj, myśl jak człowiek, ucz się, nie filozuj, idź w ślady tatusia. Jak się temu nie dać? Mamy własne radio, nalejemy inkognito i dlatego mówimy, co nam gra w duszy na full. Wiesz, co to jest? Co to jest? Wiesz, co to jest? Ja się boję, co to jest. To brzmi jak lekkostronnicze. Nie, kuźwa. Nie, no. Radio Socjerowską. Co? Radio Socjerowską. Nic nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Powiedz to powoli. W sensie to są słowa i nie rozumiesz. Radiostacja Roską. Radiostacja Roską? Co to jest Roską? Słuchaj, to jest taki serial sprzed 10 lat. Nazywał się po angielsku Radio Free Roską. O Jezu, to coś mi... 2003, Wojtek, to jest sprzed 17 lat. Ja tego nie znam, w sensie nie oglądałem tego, ale gdzieś coś... Ja chciałem to zacząć, bo mi to grało w głowie, bo to tak zaczynał się każdy odcinek. I grało mi to w głowie i stwierdziłem, zacznę taki podcast. A ja chciałem powiedzieć, że mimo tego, że to jest badziewny ten jakby TV series, bo jest jakby badziewny. 52 odcinki, 4 sezony. Ja obejrzałem oczywiście wszystko i to nie jeden raz. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, żeby nie było takiej sytuacji, że wszyscy myślą, że że ogląda badziewne telewizje. Mają świetny soundtrack. Znaczy mają jeden z najlepszych soundtracków, jakie są, jeśli chodzi o jakby takie show TV. I ja zrobiłem najlepszą playlistę na Spotify'u z piosenkami z radiostacji Roską. Obserwuję ją 280 osób. Wow. Nazywa się Radio Free Roską i ja właśnie wrzucę na wpisie odcinka, bo ona ma... W sensie to są takie, jak lubicie Coldplay czy Good Charlotte, to są takie rzeczy, które mogą wam się podobać. Z 2003 roku. Tak. Dobrze. No to może nawet ja przesłucham, bo to w sumie są moje czasy, nie? Jeśli mam być szczery, to abstrahując od tego, czy serial by ci się spodobał, czy nie, to myślę, że ta playlista ci się spodoba, bo jest całkiem spoko. Okej. Okay. Dobrze. Ale tu masz takie jak Jet na przykład, Are You Gonna Be My Girl, oczywiście klasyk, Foo Fighters, Linkin Park. To są takie, wiesz, piosenki, które mimo wszystko nie są złe. The Go-Go Dolls oczywiście, wiadomo, Smuty 2003 roku i pokanie, że... Go-Go Dolls tak naprawdę. Go-Go? Mhm. To ona, ta dziewczyna się nie zgodziła z tą wyjść na lody albo na lizaka i jak przyjechał ten cyrk do miasta, to ona poszła z innym kolesiem jeździć na elektrycznych, na tych łańcuchowych huśtawkach i ty jesteś wtedy sam i płaczesz. To wszystkie te piosenki tam są. Dokładnie tak. Właśnie nie wiem, jak to się stało, ale wyglądało jakbyś sam obserwował moje życie jakby nastolatki. Wojtek, dokładnie tak wszystko to było i tak to wygląda. Wojtek, ja bym chciał w ogóle zacząć z grubej rury, bo mam w ogóle coś ważnego do powiedzenia dla wszystkich, którzy są naszymi patronami, ale też dla wszystkich, którzy nimi nie są. Oho. Ja sobie tylko otworzę, mam tutaj bardzo ładnie zanotowane. Mianowicie, zrobiliśmy fajnego deala i to właściwie nawet nie my się odezwaliśmy do tego miejsca, o którym zaraz będę mówił, ale to miejsce odezwało się do nas i uważam, że to jest świetny pomysł i mamy dla wszystkich coś fajnego dla osób, które chcą wesprzeć lub wspierają już Jesus Podcast. I mówię to teraz tutaj, bo to jest też zachęta dla osób, które jeszcze nas nie wspierają. Mianowicie, jest taki sklep, który nazywa się Think Store. Jest to sklep, w którym jest bardzo... Przypominam, że kupiliśmy tam... czego my tam nie kupiliśmy? Były te magiczne paczki? Tak, kupiliśmy tam magiczne paczki. Kupiliśmy tam, Wojtek, ładowarki Mofi. Nie, ty kupiłeś chyba dwie. Ja też tam kupiłem. Ja mam z tego miejsca... Jakaś była promeczka. Ja mam z tego miejsca listwę HomeKitową. Mhm. I to jest w ogóle sklep, w którym właśnie oni kładą duży nacisk na narzędzia, coś na
sprzęt z HomeKitem, no nie? Oni się w ogóle bardzo dobrze na tym znają, bo jakby mogą ci pomóc i doradzić, jeśli chcesz coś właśnie zbudować o HomeKit i tak dalej. Bardzo duży nacisk kładą na jakość tych produktów i to jest prawda. Oni też powiedzieli, że co tydzień organizują konkursy na Twitterze, gdzie do wygrania są fizyczne urządzenia, zniżki albo kupony do App Store i różne takie cuda. Więc jakby oni są dość aktywni w tym swoim sklepie i tak dalej, no nie? I teraz postanowiliśmy zrobić z nimi coś takiego fajnego i to jeszcze nie jest od dziś, ale będzie od przyszłego miesiąca, znaczy od 1 marca. To znaczy, dla wszystkich osób, które jakby są naszymi patronami, co miesiąc, jakoś w ciągu pierwszego tygodnia tam, będziemy wysyłać, ja będę to robił, dziękuję. Kod na 15 zeta do wykorzystania w sklepie Think Store, który jest ważny miesiąc. I teraz ktoś się zapyta, ale co ja z tego mam? Właśnie z tego masz to, że wspierasz Jesus Podcast kwotą 15 zł, bo tyle kosztuje nasze wsparcie, to 3 dolarowe plus VAT to jest około 15 zł. I od razu dostajesz 15 zł do wykorzystania w sklepie bez kwoty minimalnej. Wow! Więc możesz sobie kupić coś od razu fajnego w sklepie i skorzystać z 15-złotowej zniżki. I teraz sytuacja wygląda tak. My, jako Jesus Podcast, nie mamy z tego właściwie nic. W sensie, w kontekście nie mamy za to pieniędzy, powiedzmy, nie? Sklep Think Store po prostu robi taką właśnie miłą rzecz, że chce z nami bawić się w tego Patronite'a i stwierdzili, że to będzie właściwie win-win dla wszystkich. A nawet Patreona, bym powiedział. A, no jego też. A dla was, słuchaczy, to jest jakby win-win, bo jakby płacicie 15 zł za podcast, dodatkowe odcinki i za wsparcie naszego podcastu, natomiast otrzymujecie jako bonus dokładnie zwrot tej kwoty do wykorzystania w sklepie Think Store. Także Mariusz Max Kolonko, przepraszam, że ci przerwę, ale Mariusz Max Kolonko ma na to nawet specjalną definicję i to jest taka promocja, którą można określić dwoma słowami. To jest bounce back. Dokładnie, to jest bounce back. Więc w tej sytuacji po prostu pamiętajcie, że to będzie od 1 marca i będzie wyglądało to właśnie tak, że co miesiąc na początku miesiąca będziemy wysyłać do osób, które są naszymi subskrybentami na Patreonie właśnie kody. Kody są unikalne i są ważne przez miesiąc, więc możecie co miesiąc robić sobie zakupy w Think Store i oszczędzić 15 zł na każdej z tych zamówień. Jeśli w ogóle macie... To jest właśnie ważne, dobrze by było to dopowiedzieć, bo pamiętajmy wszyscy, że jak dołączasz do naszego Patreona, to kasa jest ściągana pierwszego dnia miesiąca. Tak. Tak. Więc jeśli ktoś chce dołączyć na przykład i wie na przykład, że będzie chciał dołączyć ostatniego dnia miesiąca czy coś takiego, to lepiej niech zaczeka ten dzień i dołączy nas na początku przyszłego miesiąca. Osoby, które będą mniej więcej tam pierwszego dnia czy drugiego dnia dołączą, myślę, że się jeszcze załapią na tą zniżkę, na ten bonus. Ważne jest też to, że te kody będziecie dostawać co miesiąc. W sensie, to nie jest tak, że jak dołączycie dzisiaj i będziecie nam płacić przez cały rok, to będziecie tylko jedną zniżkę na 15 zł. Nie, te kody będą co miesiąc, są ważne miesiąc i będziecie dostawali je co miesiąc, więc będzie można sobie z tych kodów spokojnie korzystać i jakieś zakupy robić. I to jest sklep Think Store. Ja oczywiście podlinkuję sklep w opisie odcinka, żeby każdy mógł sobie wejść już teraz zastanowić się, co tam będziecie chcieli. Będziemy też o tym mówić i przypominać w najbliższym czasie, bo myślę, że to jest istotne i tutaj można faktycznie fajne rzeczy ogarnąć. Ja w ogóle ten sklep polecam, ja faktycznie robię tam zakupy i to nie jest żadna lipa. To nie jest jak bezcena, nie? Nie, to nie jest jak bezcena, więc zdecydowanie Think Store. Normalnie dają ten sprzęt i ten sprzęt jest później wasz. Tak, tak. Taki super, że ten sklep działa tak jak sklep. Dokładnie tak. Więc to jest rzecz rekomendowana i polecana. Oni są w ogóle chyba jednym z tych pierwszych sklepów, które wdrożyły Apple Pay u siebie, że możesz tam płacić Apple Payem. No super. Tak, więc to są takie raczej rzeczy, tam nie tylko są rzeczy dla inteligentnego domu, ale na przykład jak masz Apple Watcha i chcesz sobie kupić pasek do Apple Watcha, który nie jest, kosztuje ci 250 zł, to mają na przykład zegarki, w sensie nylonowy pasek do Apple Watcha od Puro, które są równie dobrej jakości, no nie? Więc no i też ma jakieś w ogóle szalone powerbanki i kurde Brick, tak, który ma 21 tysięcy miliamperów godzin. No dużo różnych, Smart Garden na przykład, tak, można sobie
wyhodować roślinki. Ja mam kilka pomysłów, jakie roślinki można hodować. Bazylia. Więc słuchajcie, po prostu sprawdźcie sobie ten sklep. Oczywiście my Thinksterowi dziękujemy, że będą z nami bawić się w tą wspaniałą przygodę. Natomiast pamiętajcie też, że to jest fajna taka okazja, żeby... jeśli chcecie coś kupić i możecie zaoszczędzić kasę, to to jest zawsze przyjemne. Pamiętajcie też, że jeśli skorzystacie z tego kodu, to wspieracie też troszeczkę nas, w sensie z drugiej strony, na takiej zasadzie, że no jest podcast, jest miejscem, gdzie można spokojnie przyjść i powiedzieć, że ma się jakiś produkt i tak dalej. To też jest zawsze ważne, pamiętajcie. Więc tak, to jest taka informacja, która była dla osób, które są naszymi patronami albo naszymi patronami chcą zostać. Natomiast mamy też, Wojtek, tematy. Nie jestem taką osobą, która tylko przychodzi i mówi: słuchajcie, mamy dla was darmowe pieniądze do oddania. Nie. Właśnie, darmowe pieniądze. To dobrze, warto podkreślić w ogóle, że to się zalicza absolutnie do darmowych pieniędzy, więc warto. O, to ja mam temat o darmowych pieniądzach, bo chciałbym zrobić tylko mały jakby... Ja mówiłem wielokrotnie na temat Brave'a, mówiliśmy na temat tego, że możesz w Brave'y dostawać reklamy, za które potem będziesz dostawać pieniądze. Ja w ogóle od tego Brave'a trochę starałem się uciec wielokrotnie, na zasadzie: nie, Paweł, nie korzystaj z Brave'a, bo Brave nie ma pełnej synchronizacji pomiędzy urządzeniami, to znaczy tych otwartych kart. Paweł, nie korzystaj z Brave'a, bo jak znowu będziesz musiał przeinstalować komputer, to wszystkie dodatki znowu będziesz musiał instalować. Mówiliśmy o tym, to było wielokrotnie poruszane, zresztą to było poruszane chyba dokładnie miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu w odcinku jakoś tak przed nowym rokiem, kiedy powiedziałem, że komputer mi się psuje, muszę go przeinstalować. Paweł, nie korzystaj z Brave'a, takie było moje hasło. Nawet rozmawiałem z tym, jak się stało, zaczynam znowu wracać do Safari i tak dalej. Nie da się, Wojtek, uciec od Brave'a, bo ten Brave działa za dobrze. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że Brave płaci mi za VPN-a i po prostu nie chce mi się z tego jakby rezygnować. Bo sytuacja wygląda tak, że ja korzystam z Mulvad VPN. To już o tym też mówiłem chyba parę razy. Chyba nawet w zeszłym odcinku. Albo jeszcze poprzednim, ale tak, niedawno. To, tak, może tak być. Ja tutaj oczywiście dopiszę to. Mulvad jako mój VPN, a korzystam z niego dlatego, że jest jednym z tych VPN-ów, które są polecane przez te wszystkie osoby, które jakby na przykład Mica Hli, czyli ten koleś, który pomagał Stodonowi. No to jakby jest to w jakiś sposób dla mnie istotny testimonial, powiedzmy. Ja tylko powiem, że powiem też o prywatności ciekawe tematy. Mam dwa, więc wrócę do tego Mulvada, ale opowiadaj dalej. Dobra, i Mulvad kosztuje, oni mają bardzo, bardzo fajny, prosty mechanizm jakby płacenia za swojego tego. To działa po prostu tak, że kosztuje to $5 na miesiąc, niezależnie od tego, ile miesięcy bierzesz, i możesz płacić też kryptowalutami, i kryptowalutami wtedy jest 10% taniej, no nie? I to się bardzo ładnie składa, bo ja ostatnio dostaję pieniądze od Brave'a. No. I one są w wysokości około $5. Ale że $5 miesięcznie zarabiasz? Tak. No to nie jest tak mało. No, wiesz, spodziewałbym się, że jakoś tak, wiesz, że to jakieś tak grosiki, nie? Nie, ja zarabiam na Brave'ie około $5 miesięcznie. Ostatnio chyba zarobiłem 7. Wow. I teraz jakby co robię z tymi pieniędzmi? Nie wymieniam ich w żaden sposób na pieniądze fizyczne, faktyczne. Zostawiam je jako, zamieniam je z batów na bitcoiny. Mhm. I przelewam sobie na Mulvad i w ten sposób opłacam sobie Mulvad za darmo. To są tak zwane darmowe pieniądze. To jest mechanizm obrotowy. Tak. Ale wiesz, i najfajniejsze jest to, że ja w tym momencie sobie skopiuję tylko clipboard i powiem ci, Wojtku, bo muszę się zalogować do tego i ci powiem. Ja opłacam sobie właśnie w ten sposób mojego Mulvada i mam opłaconego do 4 maja w tym momencie. 2 miesiące i 2 tygodnie jeszcze mi zostało. Super. Bo to jest tak, że jak wpłacisz bitcoinem, to on przemienia ten bitcoin, jakby tyle, ile wpłaciłeś, to tyle dostajesz czasu. Więc ja wpłaciłem $5, a jest 10% zniżki, no to jakby to jest miesiąc plus coś tam. Plus parę dni. No i jakby ostatnio miałem miesiąc, potem miałem 2 miesiące i 2 tygodnie, więc jakoś tak zawsze trochę wyrasta. I przyjemna jest taka sytuacja, po prostu, że mam tego VPN-a teraz opłaconego, wiesz, na jakiś czas do przodu, nie muszę się zupełnie martwić i mogę sobie z niego korzystać. I on dobrze bardzo działa, i o tym też mówiłem. Wrzucałem też jakieś speed testy i faktycznie nie było z tym nigdy problemu, bo naprawdę ten sobie zasuwa. I to jest fajny tip, że jak wiem, że też na forum była o tym rozmowa i nie wszyscy mają tak dobrze z reklamami, jak ja. Nie wiem, dlaczego ja mam tych reklam po prostu totalnie non-stop, dostaję praktycznie reklamy. Może dlatego, że mieszkasz w UK. Ale VPN-uję się do Polski. Hmm? Okej, ale no mimo wszystko jakby może on, nie wiem, ma jakoś w pamięci, że
że siedzisz tam, nie wiem, po lokalizacji, czy co za cholera nie inna, mam ale no generalnie wiesz, no jakby zakładam, że zawsze rynki zachodnie mają dużo bogatszy, że albo reklamy są droższe, albo właśnie jest ich po prostu więcej, no bo wiadomo, że się stawia na rynki, które przynoszą pieniądz, nie? A Polska to że zawsze szary koniec. Zresztą UK zaraz też będzie szarym końcem. Tak, to prawda. Ale to jest właśnie taka ciekawostka, że to bardzo dobrze działa i faktycznie ja mogę zarabiać sobie z tego jakieś grosiki. Tych reklam w ogóle jest coraz więcej niż kiedyś. Wcześniej, widzę, że napisałem kiedyś, że dostałem za 2 miesiące korzystania 6 funtów, no a teraz dostałem 5 za miesiąc, więc jakby... O właśnie, napisałem, no nie, no 4 dni temu napisałem, że dostałem 6 funtów za Brave'a i zapłaciłem mi za VPN-a za kolejny miesiąc. Spoko. Jest to jakiś pomysł i no pytanie, czy w Polsce rzeczywiście Brave wystarczyłby tak miesięcznie, żeby opłacić sobie VPN-a. Ale jeżeli tak, to super. W ogóle to ja chciałem jeszcze odnośnie Mulvada. Jest taka ciekawostka, że Mulvad to jest ten VPN, który robi deala z Mozillą, bo Mozilla, nie wiem czy wiesz, że w Stanach uruchamia taki jakby... Będą robić taki projekt, że będzie można kupić premium konto Mozilla Firefoxa i wtedy masz dostęp do VPN-a. I to jest oni właśnie robią deala z Mulvadem. To będzie ten VPN, jakby pod spodem. No, więc to jest taki... I on na przykład, apka na Maca jest bardzo sprytna i bardzo dobra i mi się w ogóle bardzo podoba. To jest okej. Okay. Na iPhone korzystam z WireGuard i to jest bardzo spoko. Więc to takie właśnie, widzisz, Brave i darmowe pieniądze są tu mieścić. No, bardzo dobrze. Bardzo chętnie usłyszę, Wojtek, co ty masz do powiedzenia w kontekście prywatności i bezpieczeństwa, bo to zawsze jest mój ulubiony temat, kiedy to ty akurat... bo ty zawsze jesteś odpowiednio przygotowany i masz to trochę płynie w twojej krwi, te wszystkie zera i jedynki dotyczące prywatności, twoja krew je zawsze szyfruje, nie? Tak, Wojtek, jak zrobili mi w zasadzie badanie krwi, to wyszło, że mam grupę PGP. Dokładnie. Ale rzeczywiście znalazłem bardzo, bardzo ciekawy temat i ciekawy jestem też twojej opinii, natomiast o co chodzi? Otóż, jak wiesz doskonale, coraz więcej miejsc czy urządzeń w ogóle, które nas otaczają, mają możliwość nagrywania nas, nie? Na różne sposoby. Czy to masz włączony telefon, dyktafon jest odpalony i się nagrywa, masz telefon w kieszeni i liczysz na to, że po prostu nagrasz jakąś rozmowę. Apple Watch, nie ma żadnego problemu, naciskasz nagrywanie i po prostu się nagrywa i praktycznie mało kto jest w stanie zorientować się, że w tej chwili trwa nagranie, nie? Oprócz tego... inteligentne głośniki, które przecież no, z różnych historii żeśmy słyszeli, teoretycznie nie nagrywają nic poza naszymi tekstami, które padają zaraz po komendzie OK Google, czy tam Hey Alexa, czy tam inne jeszcze teksty, Hey Siri i tak dalej. Natomiast no, to różnie to bywa, jak się wejdzie na przykład na historię nagrań z Google Home, no to tam trafiają się bardzo ciekawe nagrania, bo zdarza się tak, że na przykład głośnik wydaje mu się, że słyszy OK Google, a jednak wcale tego nie usłyszał, no i nagrywa to, co wiesz, to co usłyszał i to jest do odsłuchania normalnie na stronie, więc no takie rzeczy się dzieją i to będzie na pewno postępować. Jakby miejsc, w których można nas nagrać w wersji audio i urządzeń tego typu będzie coraz więcej i musimy się z tym liczyć. No, z drugiej strony mamy też nagrywanie w formie wideo i to są, wiesz, wszelkiego rodzaju kamery na mieście, kamery podczerwone, które po prostu sprawdzają, co się dzieje na mieście i wiesz, jeżeli coś się złego wydarzy, no to zawsze jest do prześledzenia, kto gdzie poszedł i czy można go, wiesz, wyśledzić, gdzie dalej się podążył zaraz po popełnieniu jakiejś zbrodni na przykład, nie? Już się CSI włącza. Natomiast z tym pierwszym nagrywaniem audio pojawił się bardzo ciekawy projekt, który próbuje zaadresować ten problem. I jest to projekt oczywiście totalnie w wersji jakiejś tam alfa i nie wygląda najlepiej, bo po prostu to jest na razie eksperyment, ale eksperyment, który się powiódł.
Otóż zaraz ci powiem, jak się nazywają ci ludzie, którzy go zrobili. Pan profesor Ben Zhao i jego żona Heather Zeng razem z pomocą takiego tutaj jakiegoś pana Pedro Lopeza stworzyli urządzenie, które jest bransoletką, która to, ta bransoletka ma dookoła niezaładnie wyglądające głośniki. I te głośniki, w momencie kiedy się aktywuje tą bransoletkę, te głośniki wydają dźwięk, który jest dla ludzkiego ucha niesłyszalny, chociaż niektórzy bardzo młodzi ludzie mogą to słyszeć, bo to są bardzo wysokie częstotliwości, a wiadomo, że z wiekiem jakby uszy tracą możliwość wyłapywania aż tak wysokich częstotliwości. Natomiast rzeczywiście młodzi ludzie i ewentualnie psy niestety będą słyszeć ten dźwięk. I w momencie, kiedy włączasz tą bransoletkę, wszystkie głośniki w tej bransoletce zaczynają wydawać te właśnie dźwięki. To one to są jakieś takie ultrasonic. To jest, jak to się mówi? Ultrasonic, kurde, noise. Ultrasoniczne? Nie. Na pewno jest jakiś ten ultrasonic. Czekaj. No, ktoś pytał, czy w After Darku panowie też googlują na bieżąco, czy są przygotowani bardziej? Ktoś naprawdę tak zapytał? Tak, więc ja odpowiadam. My zawsze chcemy, jakby sprawdzamy, jeżeli sprawdzamy, to sprawdzamy po to, żeby po prostu ładnie to powiedzieć. Aha, ultrasonik to są po prostu ultradźwiękowy. Nawet nie chcę komentować tego, co właśnie znalazłem. W każdym razie ultradźwiękowy, ultradźwięki wydają z siebie. To jest tam w okolicach 25 kHz ta fala. I w momencie, kiedy włączasz tą bransoletkę, wszystkie mikrofony, które są w jej zasięgu, wydają, jeżeli nagrywa się dźwięk jakby całej sceny, to odpalasz to, co nagrałeś i okazuje się, że tam jest po prostu tak zwany white noise, czyli po prostu szum. I koniec. Nie słychać praktycznie, no prawie że w ogóle słów wypowiadanych przez osoby, które były w okolicy tej bransoletki. I teraz to jest bardzo ciekawe podejście do rozwiązania problemu w ogóle. Kwestii, jeżeli się stresujesz, że ktoś cię nagra, nie? Bo na przykład jesteś Snowdenem albo jesteś, nie wiem, no, jakimś politykiem wysoko postawionym i chcesz upewnić się, że nawet jeżeli gdzieś w okolicy, w restauracji, w której się spotykasz z biznesmenami, wiesz, nie ma... Zupełnie niepodejrzanie, Wojtek, to brzmi. No, zupełnie niepodejrzanie to brzmi. No ale spotykasz się w restauracji z ziomeczkami, chcesz sobie pogadać i chcesz mieć pewność, że ta rozmowa nie zostanie nagrana w żaden sposób, to wystarczy, że będziesz miał taką bransoletkę, która no dzisiaj oczywiście, no, ten projekt wygląda nie najlepiej, ale zakładam, że jeżeli ktoś stwierdzi, że to jest dobry pomysł, to będzie inwestował też w rozwój tego typu urządzenia. Włączasz tą bransoletkę i wszystkie mikrofony będą miały nagrany po prostu szum. I tyle. Nic więcej. I uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawy pomysł na to, jak poradzić sobie właśnie z tym problemem nagrywania wszechobecnego w naszym życiu. Więc to jest taka jedna rzecz. A druga, jeżeli chodzi o nagrywanie obrazu z kolei, to pewnie już nie raz widziałeś tego typu takie na przykład szale, którymi ludzie sobie zasłaniają twarze i te szale mają takie ultra odblaskowe elementy po to, że jeżeli, nie wiem, robisz zdjęcie z fleszem, to właściwie nic nie widać, nie? Że jakby cała twarz staje się po prostu czarną plamą ze względu na to, że właśnie flesz jest odbijany przez te elementy odblaskowe. Więc takich projektów jest już dużo i na przykład, nie wiem, chociażby ostatnio widziałem, że jakieś gwiazdy, które nie lubią paparazzi i nie lubią zdjęć robionych przez paparazzi, zakładają właśnie te szale i niestety jak paparazzi robią zdjęcia z fleszem, no to po prostu mają te wszystkie zdjęcia do wyrzucenia. Ale jest coś takiego,
jak okulary nazywają się reflectables. I te okulary... Reflectacles, tak, dokładnie, reflectacles. I te okulary, tam jest bardzo dużo różnych modeli, ale, ale po pierwsze każdy z tych modeli blokuje podczerwień, co oznacza, że jeżeli je założysz, to już na przykład Face ID cię nie rozpozna. Więc to jest ten plus. Tak samo nie rozpoznają cię na przykład kamery, które jakby śledzą twoją twarz. Znaczy są stworzone do tych systemów, które automatycznie skanują twoją twarz i dorzucają do bazy i później sprawdzają, gdzie łazisz. Nie? Na przykład zresztą w Londynie chyba został ostatecznie uruchomiony ten program skanowania twarzy, prawda? No właśnie, więc jeżeli byś nosił te okulary, no to już niestety, ale ten system sobie z nimi nie poradzi, bo on jest wspierany, z jednej strony jest oczywiście, bazuje na wizualnych zdjęciach tej twarzy, ale oprócz tego jeszcze jest podczerwień po to, żeby przebijać się, to w cudzysłowie, przez okulary chociażby słoneczne. Jeżeli ktoś nosi, wiesz, po prostu ciemne okulary, no to dzięki podczerwieni można zajrzeć za nie i zobaczyć, jak wygląda jakby kształt oka i tak dalej, nie? Więc te okulary już przeciw bardzo temu fajne produkty, Wojtek, zadziałają. Bardzo fajne produkty. No i oprócz tego jeszcze jest tak, infrared reflective. Te okulary visible reflective, nie? I są takie, które jeżeli patrzy na nie kamera podczerwona, to po prostu widzi całą białą plamę tak naprawdę, która jest nawet prawie, że większa od twojej twarzy, dzięki czemu właściwie w ogóle nie będzie widać twojej twarzy. Oczywiście, no pytanie, jak bardzo podejrzany jest ktoś, kto nosi ciemne okulary w nocy, nie? Ale... Więc to jest coś, co... A co jeśli jest bezdomny, Wojtek? Czy ty to... No właśnie. Ale rzeczywiście są takie okulary, jest to projekt, który w tej chwili powstaje i można składać preordery na przełomie czerwca i lipca 2020 powinny zacząć być wysyłane do odbiorców. Na przykład one podoba mi się... nie wyglądają źle, wyglądają trochę jak Ray-Bany, nie? No trochę jak Ray-Bany, tylko że mają właśnie tą dodatkową funkcję. Ja polecam zajrzeć do, jak wejdziesz na zakładkę produkty i wejdziesz na Ghost. To jest taki model, tak, który po prostu na maksa odbija światło, wiesz, to podczerwone i po prostu no, absolutnie nie jesteś w stanie rozpoznać twarzy tego człowieka, który chodzi w tych okularach, więc ciekawe jest to, że jakby... Tylko Wojtek, z drugiej strony, kurczę, no, $164. Wiem, oczywiście, że tak. No, wiadomo, że to nie jest produkt, który będzie dostępny, nie wiem, tak jak w Korei, Boże, co ja mówię, w Chinach przecież były te protesty, nie? To nie jest produkt, który będzie dostępny dla wszystkich, nie? Niestety, no dobrze by było, ale... No, to jest raczej dla osób, które faktycznie chcą zadbać o swoją prywatność, no i mają na to pieniądze. No i to jest, no ale to trochę jest zawsze tak, że no nie wiem, mało jest urządzeń, czy chociażby darmowych VPN-ów, które na pewno będą bezpieczne. Wiesz, to trochę w ten sposób trzeba na to popatrzeć, nie? Że jeżeli faktycznie chcesz zadbać o to, o swoją prywatność w tym takim rzeczywistym świecie, nie tylko internetowym, to podobnie jak za usługi internetowe będziesz musiał trochę zapłacić. No niestety. Natomiast to podobają mi się te projekty. Uważam, że są bardzo ciekawą odpowiedzią na to, co dzieje się dzisiaj w świecie i ciekawy jestem rozwoju, czy w ogóle będzie taki rozwój, bo rzeczywiście ci pan Zhao i jego żona jakby myślą o tym, żeby rozwinąć ten projekt szerzej i nawet już podobno zgłaszają się do nich jacyś tam producenci, którzy stwierdzili, że to jest dobry pomysł i chętnie zainwestują w to pieniądze. A oni mówią, że udałoby się nawet stworzyć taką bransoletkę, która będzie kosztować niewiele ponad chyba $20. Coś w tym... Tak, około $20, więc wiesz, to tu akurat kosztowo to nie jest wcale dużo, a zysk, jakby to poczucie bezpieczeństwa, że nie jesteś nagrywany, może być ogromny i to naprawdę może dużo zmienić. No bardzo jestem ciekawy, czy jakby
czy ten produkt faktycznie kiedyś trafi do końcowego odbiorcy, jakim możemy być my. Nie? Że jakby... znaczy, ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł i jakbym sobie coś takiego sprawił, bo szczególnie, że wyglądają całkiem nieźle te okularki. Nie? W sensie wyglądają jak Ray-Ban. Okulary, tak. No a ta bransoletka, no to już troszeczkę gorzej. Rzeczywiście ona jest po prostu ogromna w tej chwili, no bo wiadomo, że to jest, wiesz, wydrukowane na drukarce 3D, te głośniki wyglądają po prostu okrutnie. Ale szczerze mówiąc, wiesz, no większość projektów w pierwszej fazie rozwoju zwykle wyglądają kosmicznie, wystają z nich kable i w ogóle jakieś dziwne urządzenia, bo najpierw trzeba sprawdzić, czy to faktycznie zadziała. A tutaj rzeczywiście są filmy, jakby, które pokazują dokładne działanie, więc pod tekstem New York Timesa jest zaembedowany film, więc możecie sobie po prostu posłuchać, jak jest efekt i jak faktycznie to brzmi. Natomiast kurczę, to zastanawiam się, wiesz, a co w przypadku, kiedy masz sytuację, że i przechodzisz ulicą i masz włączoną tą bransoletkę i teraz ktoś nagrywa jakiś, a czy to nie miałoby jakieś wideo, wyobraź sobie. Czy to nie miałoby wpływu na aparaty słuchowe? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że no, mogłoby mieć. Rzeczywiście to jest ważny element, który trzeba by było, no bo w teorii, wiesz, aparaty słuchowe, no też są mikrofonami, które zbierają dźwięk z otoczenia i wysyłają go z powrotem do ucha po prostu głośniej, nie? Pytanie, czy aparaty słuchowe są tak wysterowane, żeby słuchać też tych fal wysokich. Tutaj jest to opisane, to ja akurat technicznie się na tym aż tak bardzo nie znam. No jest napisane, że on emituje faktycznie fale te 25 kHz, które teoretycznie nie są słyszane przez ludzkie ucho, ale jest napisane tak. However, due to non-linearities in the mic's amplifier, the ultrasonic noise leaks into audible range and jams the phone's recording. Więc jakby one, nie wiem, z jakiegoś powodu wchodzą w tą słyszalną fazę i po prostu dlatego ten szum jest faktycznie nagrany na mikrofonach. Nie wiem, jak to działa. Na pewno to jest warta rzecz, tu trzeba by to rozważyć, ale na przykład, wiesz, wyobrażam sobie sytuację, że ktoś idzie z taką bransoletką włączoną po ulicy i na przykład obok nagrywany jest w tej chwili wywiad z kimś, nie? Mhm. I ktoś ma tam normalnie mikrofon i no wiesz, i rozmawiają. I nagle się okazuje, że całe to nagranie jest do wyrzucenia. Że jakby to naprawdę może być ogromny wpływ, więc dlatego też duży znak zapytania, czy w ogóle to urządzenie faktycznie trafi, wiesz, do takiej normalnej sprzedaży, bo to może bardzo dużo zmienić, nie? Bo pytanie, czy wiesz, czy da się z kolei w drugą stronę zrobić tak, że producenci mikrofonów wtedy będą tak kombinować i nakładać, nie wiem, no tak produkować swój sprzęt, żeby właśnie nie był z kolei zagłuszany w ten sposób, nie? To jest trochę tak walka kota i myszki, nie? Że jakby cały czas ktoś wymyśla coś nowego i próbuje skontrować ruch tej drugiej osoby. No, bardzo ciekawe, uważam, warto przeczytać też ten tekst i dowiedzieć się czegoś więcej, więc no, jakaś odpowiedź na to, co się dzieje, nie? To jeszcze tak w kontekście rzeczy takich, które się nosi, czy to okulary, czy to ten, to ja chciałbym tylko powiedzieć, że my na forum ktoś znalazł takie urządzenie, które nazywa się LIS i to jest taki badziew, który się nosi ze sobą i on mierzy światło, które na ciebie pada. Okay. Synchronizuje się z aplikacją i mówi ci, jakie światło na ciebie jakby pada, czy takie, które cię bardziej usypia, czy takie, które pozwala ci się bardziej być energicznym, powiedzmy, no nie? Spoiler alert, niebieskie światło jest niezdrowe, żółte. No, ale po prostu on tutaj, no, on miał po prostu tutaj, też jest natężenie tego światła istotne, nie? Czy mocno wali to światło, czy nie wali mocno i tak dalej. I on, to urządzenie w ogóle kosztuje 100 w tym momencie. 100 funtów w sensie. I teraz ono było w jakimś dealu, że ten kod, był taki kod, który pozwalał to kupić tylko i wyłącznie za koszt przesyłki. No. Ja mówię, no, interesujące. Za koszt przesyłki, no to panie dyrektorze. I kupiłem. Kupiłeś? To. No i co, przyszło? Przyszło i już zgubiłem.
Nie wierzę. No słuchaj, znaczy, jakby, no nie. To nie jest taki dramat, bo mam dzięki temu darmowy kabel USB-C, bo więc jakby za 4 funty kabel USB-C to jest spoko. Natomiast sytuacja wygląda tak, że ja sobie to przypiałem do kurtki. No tak, bo musi być do wierzchniego odzienia. Tak. Nie? No, sobie bo kurtki, musi być na wierzchu. Tak, przypiąłem sobie do kurtki, dlatego że kurtka jest zawsze w tym samym miejscu, gdzie ja, to nie? Więc w domu jest jakby jest to samo światło, co jest w pracy i tak dalej, więc stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, nie? No i wyszliśmy wczoraj albo przedwczoraj na obiad i jest bardzo duży wiatr tutaj w Londynie. Mhm. I chyba mi to zwiało gdzieś, ale jak wróciłem do domu i mówię, a synchronizuję sobie, że zobaczyć jakie światło nam podało, to było, nie możemy znaleźć twojego device'a. Mówię, a no tak, okej. Okay. Nic prawda. Ale jakby ktoś chciał... I jakby co, to nie kupujcie tego na razie, bo jakby jeśli to ma kosztować 100 funtów, to nie jest tyle warte, bo to jest naprawdę jakość wykonania. Bo łatwo zgubić. łatwo zgubić, nie polecam 2 na 10. No, o AirPodsach mówili to samo. Ale do tego to naprawdę jest słabej jakości było. Tak? Mhm. Więc okay. Bardzo taki plastikowy i tak dalej. No ale mam kabel USB, no nie? I nie, proszę, no to jak, ale, jakby ale jakby ktoś to miał i chciałby drugą ładowarkę, to sprzedam chętnie za 4 funty. Wow. Nice. To jest jakby perspektywa biznesowa, Wojtek. No, więc nie mam za dużo. Chciałem to wziąć do podcastu, żeby powiedzieć, czy to faktycznie ma sens, czy ta jakaś, wiesz, czy to faktycznie działa, albo czy ja czuję, że to działa, ale ostatecznie się okazuje, że to po prostu zgubiłem, więc nie mam za bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Trochę szkoda, a trochę śmiesznie. Natomiast ale historia ładna. Natomiast jeśli chodzi, ja mam w ogóle dzisiaj same mosty, więc bądź gotowy. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, które właśnie są słabo wykonane, to pamiętasz, Wojtku, mówiliśmy na temat padów do Switcha, które kiedyś kupiłeś z Chin, wysłałeś mi i one nie są słabo wykonane. Widzisz, jaki most zrobiłem tak... Kurde, to ja aż się bałem, że tutaj zaraz będę bęcki zbierał, że... Nie, Wojtku. Że ten... Ja chciałem powiedzieć, że skończyłem wczoraj główny wątek w Pokémon Shield. Mhm. I teraz jestem jakby w aftergame'ie. After Darku. I okay. Jest jakby skończyłem to i w ogóle Magda mówi, Jezu, to już skończyłeś tą grę, patrzę 22 godziny na liczniku, więc jakby to całkiem spoko. Już skończyłeś tą grę, już w ogóle tak jakby to odkupiłem ci tą grę i już jest koniec, nie? Ja też tak myślałem, że już jest koniec. Jedyne, co teraz będę miał robić, to jest grindowanie Pokemonów, co nie ukrywam, że akurat w tej grze dość sprawia mi przyjemność, a do tego zrobiłem te preorder na dodatkowe expansion packi, więc jakby mam na co czekać i jakby wiem, że to nie jest tak, że po prostu ta gra się teraz skończy, szczególnie, że tam są ciągle nowe eventy, jakie się pojawiają i są na przykład nowe Pokemony specjalne, które się pojawiają tylko przez miesiąc i są specjalne dla nich jakby takie walki z nimi, więc jakby jest co robić. Natomiast się okazuje, że po skończeniu tej gry jakby chciałem jakby zdobyć tego legendarnego Pokemona, który jest na okładce, tak? Wiesz, jest Pokemon z Shieldów i to takie są, i z Swordo to takie pieski są, no nie? No. Chciałem go zdobyć i się okazuje, że tam jest dość jakby dodatkowy content, dodatkowa gra do przejścia tak naprawdę, no nie? W sensie jakieś nowi przeciwnicy, nowy event się tam pokazał, więc ta gra jest naprawdę, dużo tam się dzieje i naprawdę dużo czasu przy tym można spędzić. Ja chciałem powiedzieć, że to jest dobra gra. Ja chciałem powiedzieć, że Pokémony to są dobrą grą. Mhm. I bardzo dobrze się przy tej grze bawiłem i bardzo dobrze się dalej przy niej bawię i do tego wszystkiego grałem sobie bardzo przyjemnie na tym właśnie padzie. Podłączyłem sobie konsolkę do telewizora i grałem sobie na padzie tym chińskim. Powiem ci, Wojtku, tak, spędziłem 8 godzin wczoraj grając w te Pokémony, no. I ten pad się nie rozładował. W sensie ja nie ogarniam tego, on jest po prostu jakiś fenomenalny. Naprawdę, jest rewelacyjny. Jest bardzo wygodny, ma jakieś tak swoje takie, wiesz, to widać, że jest trochę z Chin, w sensie te Switche czasami tak robią, że piszczą czy cokolwiek, ale kurde, Wojtek, on kosztował ile? 70 zł? No, coś takiego. No to jest doskonały deal, gdzie naprawdę, naprawdę bardzo ten pad dobrze działa. I bardzo to dobrze. Pacizo nam go polecił na forum zresztą naszym, więc to jemu należą się podziękowania. A ja nie wiem, jak to. Pad do Switcha. Ja spróbuję znaleźć. Spróbuję znaleźć, czy gdzieś, bo gdzieś to w ogóle było. Ten konkretny post, tak? Ale nie pamiętam, gdzie to było. To ja kiedyś spoko, to znajdziemy, nie ma problemu. Ja też kiedyś mówiłem o tym w podcaście. W sensie tak, był tak, link tak. Na Yes... Sobie zrobię tak. Gsite yeswas.pl i wpiszę pad.
Pad. O, ja już mam, to jest wątek z maja 2019. Ja właśnie pisałem site Jesus.pl, ale się okazuje, że tutaj znalazło bardzo dużo postów z naszego forum. Więc. No tak, to oczywiście, że tak. O, właśnie, znalazłeś. Bardzo dobrze. Powinien ten link zadziałać, który ci wysłałem, i po prostu, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, to myślę, że jak znajdzie właśnie ten konkretny pad, bo one czasem występują, wiesz, na różnych aukcjach. To nie ma jednego linka, ale jak się wpisze określone rzeczy do wyszukiwarki, to one wyskoczą. Ej, widzę w ogóle, tak, ten link działa. Natomiast widzę też, że pierwsze zdjęcie z tego. Widzisz pierwsze zdjęcie? Się nie wczytuje. A, bo ono jest z Facebooka i on znikł. Okej. Okay. A, okay. No tak. Bo już zastanawiałem się, czy nasze forum coś zrobiło, nie tak, ale okazuje się, że nie. Na szczęście to wina Facebooka. Także wszystko okay. Jest w normie. No, to tak. To właśnie polecam. I Pokémony, i tego pada, bo to jest naprawdę rewelacja i dawno się tak dobrze nie owiem. A kupiłem sobie kartę 200 GB do Switcha, o czym też już chyba mówiłem. Za pieniądze z Patreona. Daję, że superando. I chciałem powiedzieć, że ta karta jest super i już prawie zapełniłem. Tyle mam gierek. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Orzeszku, powiedz mi, bo w zeszłym tygodniu była premiera Samsungów nowych. O, no nie wiem, prawda. Czy zwróciłeś uwagę, że tam tak. S20, S20 Ultra i takie coś, co się nazywa Galaxy Z Flip. Tak, to prawda, to prawda. No i też miała premierę zresztą Motorola Razr, czyli powrót ikony składanych clamshellów, czyli tych tak zwanych telefonów z klapką. Więc Z Flip i właśnie Motorola Razr to są bardzo podobne telefony, bo one się składają tak jakby w kwadracik mały. Oba mają dodatkowy ekran jakby na pleckach, a w środku po prostu duży ekran, który jakby no jak go otworzysz, to dopiero widzisz go w całej krasie, nie? I ja już mówiłem o tych składanych telefonach, co ja o nich myślę, prawda? Czy już mówiłem o nich? Tak. Dobrze, bo ja tak. Powtórzę, po prostu ja nie mogę się przekonać do tej koncepcji, bo ja nawet mam problemy z przekonaniem się do koncepcji aparatów wysuwanych, czyli jakiekolwiek mechaniczne elementy w telefonie, który no, standardowy smartfon jest jednak jednym klockiem zwykłym, w którym nic się raczej nie rusza poza guziczkami, to szczerze mówiąc ja nadal chyba wolę nudę. W sensie, bo ja rozumiem, że te składane to jest takie wiesz, pokazywanie. To ja chyba Wojtek chciałbym powiedzieć, że ja mam chyba inne zdanie, bo mi się na przykład te... Ja wiem oczywiście jakby... No. Będziemy rozmawiać na temat problemów i na temat różnych takich no tych właśnie. Rzeczy, ale powiem ci, że mi na przykład ten form factor się tego Samsunga totalnie podoba. No i wiesz, jakby ja oczywiście rozumiem, że w którąś stronę trzeba popchnąć branżę, nie? Że jakby okej, telefony, które są takie zwykłe po prostu klocki, one się ludziom też kiedyś znudzą. Ja szczerze mówiąc, ja się nad tym naprawdę długo zastanawiałem, ale ja chyba jestem gotowy na nudę, w takim sensie, że jakby mi nie przeszkadza to, że on jest nudny. Ja już zaakceptowałem fakt, że smartfony są nudne i one będą nudne przez najbliższe x lat. To jest, wydaje mi się, że smartfony doszły do takiego momentu, w którym, wiesz, z drobnymi zmianami, typu nie wiem... Uda im się usunąć notcha, nie? W iPhone'ach. Pewnie kiedyś to się uda. Jedni tam robią dziury w tym ekranie i po prostu jest kamerka w dziurze. No ale jakby jest oczywiście nadal dość dużo rzeczy do zrobienia, które w jakiś sposób wpłyną na to, jak korzystasz z telefonu, ale form factor zostanie taki sam. To znaczy, że będą nudne klocki, z przodu ekran, z tyłu nie ekran, co tam z tyłu będzie, to się jeszcze okaże. I tyle. Nie? Że jakby największe zmiany to będą aparat, oczywiście system, dodatkowe funkcje, bla, bla, bla. Nie? Może kiedyś bateria, bo to też jest taki temat, który jakby nadal nic się w tym temacie nie zmieniło. Natomiast te składane telefony, no mam wrażenie, że to jest taki flex trochę dla flexu. W takim sensie, że patrzcie, kurde, potrafimy złożyć ekran i to się nie psuje po pierwszym złożeniu.
spoiler alert, widziałem już wideo, tak, ja też. Gdzie koleś chyba wyjął i telefon był zimny jeszcze, bo był zaraz co, wiesz, wyjęty z paczki, która do niego przyszła, był jeszcze zimny, on go złożył raz i ma normalnie tak, tak zniszczony ten ekran właśnie w miejscu złożenia, że no nic niestety nie będzie mógł z nim zrobić, po prostu trzeba go odesłać do producenta. Ale nasz, jakby jedyny plus jest taki, że Samsung go oddał kolesiowi, w sensie nowy wymienił na mniej niż w ciągu jednego, mniej niż jednego dnia. Brawo, i oczywiście jakby to jest bardzo dobre zastosowanie, znaczy dobry experience dla klienta, no bo tak naprawdę wiesz, z dowolnym telefonem coś się może wydarzyć, wiesz, w podróży, wyciągasz z pudełka i nie wiem, albo jest zarysowany, albo nie działa jakiś jeden element, no to takie rzeczy się zdarzają. Może miał wyjątkowego pecha, dzisiaj po prostu wiesz, żyjemy w takim czasie i że najmniejsze problemy, szczególnie z nowymi sprzętami, po prostu urastają do bardzo dużych rzeczy, bo jednej osobie coś się wydarzyło i wiesz, i już cały internet huczy, nie? Natomiast no właśnie przy tego typu sprzętach, tak jak ten Z Flip, czy Motorola Razr, czy Galaxy Fold przecież, no bo to też trzeci, który też się składa, no to one są trochę na świeczniku, no bo to jest coś nowego i teraz naprawdę ludzie dostają to do rąk i faktycznie będą teraz porządnie testować te sprzęty właśnie ze względu na to, że no jednak to jest coś zupełnie nowego i trzeba sprawdzić, czy to dla zwykłego użytkownika faktycznie ma jakikolwiek sens, nie? Czy to się nie zepsuje zaraz, wiesz, po iluś tam złożeniach, nie? No i jakby na pierwsze efekty są takie średniawe, no bo z jednej strony albo właśnie złamał się ten ekran tak, że już nie da się go, już nie wraca do poprzedniej, jakby poprzedniego układu, bo w środku po prostu nic nie widać. Albo z kolei ten ekran, Samsung twierdzi, znaczy zakładam, że tak jest, że ten ekran jest pokryty, że to jest bardzo cienkie szkło, nie? No i później powiedzieli, że to jest szkło, ale jest pokryte jeszcze plastikowym czymś. I teraz to plastikowe coś niestety bardzo się rysuje. I do tego stopnia, ja właśnie włączyłem sobie to wideo, Wojtek, no. Które, w sensie, chciałbym tylko powiedzieć, że najfajniejsza część tego wideo to skiny od D-Branda, aż mam ochotę sobie kupić, mów dalej. To prawda. No ciekawe, jak no, natomiast wiesz, no jakby niestety... Damn boy, te skiny są dobre. No, oho, już się teraz za skiny wziął. W każdym razie naprawdę ten ekran jest problematyczny z wielu względów i nawet w instrukcji, uwaga, w instrukcji, która jak uruchamiasz telefon pierwszy raz, to masz taki pierwszy ekran, tam nie jest wcale pierwszym ekranem Androida, że tam hej, witaj, kurde, coś tam, tylko są pierwsze informacje takie. Bardzo prosimy, nie naciskaj za mocno na ten ekran, ani w okolicy kamery, ani po prostu nie naciskaj za mocno na ekran, bo on jest, wiesz, nie do końca wytrzymały, więc po prostu, żeby go nie zniszczyć, to nie naciskaj za mocno. Okej, no dobra, no to jest, skoro na samym początku jest takie info, no to wiesz, już od razu możesz założyć, że no niestety, ale no to znaczy, że kurde, no nie jest to ekran porównywalnie wytrzymały do tych, które są w tych naszych standardowych klockach, nie? No niestety, nie ma takiej opcji i pewnie przez bardzo długi czas nie będzie takiej opcji. I ja się naprawdę szczerze zastanawiam, dla kogo jest ten telefon tak naprawdę, bo super zaawansowani, wiesz, tam geeki internetowe zobaczą, że to się do niczego nie nadaje jako pierwsi, nie? Więc pewnie sami go sobie nie kupią. Jeżeli mówimy, no nie wiem, no na przykład czytałem na iMagu, Patrycja pisała, że no, że według niej to jest spoko telefon dla kobiet, które chcą trzymać telefon w spodniach, nie? Bo kobiety ze spodnie mają z jakiegoś powodu, nie wiem, ktoś jest debilem, że to tak projektuje, ale zawsze mają takie płytkie kieszenie, nie? I jakby dzięki temu, że możesz go złożyć, on po prostu jest dużo mniejszy, no to można do tej kieszeni go schować i nie będzie po prostu, wiesz, wystawał w połowie. Tak jak
inne iPhonesy czy inne urządzenia, takie klocki. No i teraz wiesz, no teoretycznie tak, no ale z drugiej strony, jeżeli taka kobieta kupi sobie Z Flipa i po iluś tam otwarciach czy zamknięciach okaże się, że ekran jest zarysowany, no to no ja nie wiem, czy będzie zadowolona. No będzie tak samo niezadowolona jak każdy inny użytkownik, który spotkałby się z takim problemem. No to jest, wiesz, no to czy naprawdę musimy pchać branżę w takie rejony, które są tak bardzo narażone na błędy, uszkodzenia mechaniczne i tak dalej, i tak dalej. No, czy to jest naprawdę dobry kierunek? Jakoś nie chce mi się wierzyć. No. Tych foldów Samsung tam pomylił się trochę i nawet w grudniu 2019, bo on miał premierę we wrześniu, w grudniu powiedzieli, że no sprzedało się 1 000 000 sztuk, nie? A później się okazało, że to nie 1 000 000 się sprzedało, tylko 1 000 000 to były ich predykcje, że tyle się sprzedało, a się ostatecznie nie sprzedało 1 000 000. I wiesz, no nie wiem, jakoś kurde nie mogę przeboleć tego. No, zakładam, że na pewno znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, dobra, podoba mi się to, że to się składa. Po prostu, że jakby okej. Okay. Jest na Androidzie, kocham Androida, fajnie. I mam nadzieję, że po zakupie będzie zadowolony taki człowiek i nie zepsuje mu się to, wiesz, od razu. Natomiast no, myślę, że kupując taki telefon, od razu trzeba mieć z tyłu głowy, że okej. Okay, tu jest dużo rzeczy, które mogą, wiesz, może pójść nie tak. Może się po prostu dużo rzeczy zepsuć w tym telefonie. I jeżeli możesz to zaakceptować, okej, droga wolna, nie? Ale no, ja nie wiem, jakoś tak nie jestem, nie mogę przeżyć tego, że idziemy w stronę tego typu. Bo ja na przykład nie widzę, wiesz, nie widzę za bardzo zalet takiego rozwiązania. W sensie, no rozumiem, że okej, mam mały telefon, a później jak go rozłożę, to jest duży, nie? Może jakiś taki, tak jak w przypadku Motorola Razr, jest ten element takiego, wiesz, powrotu do przeszłości, że kiedyś jak się kończyło rozmowę, to się zamykało ten telefon, wiesz, dynamicznym ruchem i to było takie cool, nie? I może powrót do tego sentymentalny będzie wystarczający, żeby ludzie kupowali ten telefon. Tylko że z drugiej strony jeszcze jest jedna rzecz. One są turbo drogie. One przecież Z Flip, który jest w tej chwili w przedsprzedaży, on tam 20 któregoś ma wejść do normalnej sprzedaży. Już sobie sprawdzę. Jest przybliżona cena. Wchodzę sobie na tablety.pl i tutaj Dawid, nasz ziomuś. 1500 euro, nie? Czyli powyżej 6000 zł. Really? Znaczy, no, nie chodzi o to, że nie, to jest za dużo na sam telefon. No tu się nie zgadzam, bo jakby wiadomo, że iPhone też bywają aż takie drogie. To nie jest żaden problem już w dzisiejszych czasach. Ale za sprzęt, który jest taką niewiadomą... Kruchy. O, no to jest dobre słowo właśnie, że tak, za tak kruchy. Ale mi się podoba. Znaczy, ja wiem, że to jest słaba jakość w tym momencie. Ja wiem, że to nie jest dobry pomysł, żeby kupować ten telefon. Ja jestem tego wszystkiego świadomy. Natomiast ja chciałem powiedzieć tylko, że ja widzę jakby wartość takiego urządzenia i mi na przykład akurat Z3 nie podoba mi się, jeśli chodzi o to, jak jest zrobiona, powiedzmy. Ten Z Flip? Czy Razr? Razr. Że on nie do końca mi się podoba, bo uważam, że jakby... Znaczy ja wiem, dlaczego on wygląda w taki sposób, jaki wygląda, ale mi ten form factor aż tak bardzo się nie podoba. Natomiast form factor tego Galaxy Z Flipa podoba mi się zdecydowanie bardziej. Jakby ja... Są bardzo podobne do siebie tak naprawdę. Tylko, że Z Flip nie ma tego dołu, takiego... No i on mi się... No i właśnie to mi się bardzo... Tak, to mi się bardziej podoba właśnie, brak tej brody. I ten... Jasne. Jakby... Myślę, że to jest całkiem fajne urządzenie. Ja na przykład myślę, że w przyszłości chętnie na takie urządzenie bym się przerzucił, no nie? Jako telefon mój. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł. Natomiast no nie teraz, kiedy jakby miałbym zapłacić 1500 funtów za to, żeby być beta testerem jakiegoś telefonu, nie? No myślę, że w ogóle po tym, no bo tak, był Galaxy Fold, był fail bardzo duży, nie? Poprawili te rzeczy w Foldzie, wypuścili go jeszcze raz we wrześniu poprawionego. Sprzedał się tak czy inaczej.
teraz się pojawił Flip. Wydaje mi się, że to trochę była odpowiedź na Motorola. Ale no wiadomo, że one na pewno oba były w produkcji już bardzo długo, więc jakby no to nie jest tak, że o, Motorola coś wydała, dobra, to my teraz szybko musimy wydać swoje, to absolutnie nie. Ale te dwa się pojawiły i teraz myślisz, że faktycznie jakby oprócz tych zwykłych, standardowych, wiesz, flagowców już będą co roku wydawane, składane telefony? Myślę, że tak. Myślę, że w tę stronę idziemy. I tak mi się przynajmniej wydaje, że Samsung... A myślisz, że Apple coś zrobi składanego? Nie sądzę przez najbliższe dwa lata. Mogę się mylić, ale myślę, że przez najbliższe dwa lata jeszcze nie. A jak na przykład ty miałbyś... Zapiszcie tą datę. Czy jak, bo ty mówisz, że w ogóle ci nie podoba taki form factor. Nie, jakoś w ogóle. Nie przekonuje mnie. W sensie ja wiesz... Ja na przykład zastanawiam się, który mi się podoba bardziej. To znaczy zastanawiam się, czy podoba tak, czy mi się... na bok, czy... Tak, zastanawiam, czy bardziej mi się podoba Fold, czy Flip. I z jednej strony powiedziałbym, że Flip, bo jest mniejszy, jak się składa, to się składa tak. Takiego bardzo przyjemnego form factoru, takiego właśnie takiej puderniczki trochę powiedziałbym. A Fold jest na przykład, jak jest złożony, w sensie złożony Flip jest nieużywalny, bo nie ma ekranu. A z drugiej strony złożony Fold ma ekran, ale on jest kuźwa taki, nie wiem, mam wrażenie, że taki kosmicznie duży jest ten telefon. Ale jak rozłożysz, to Fold ma ogromnie dużą wartość, no nie? Bo masz jakby dwa ekrany praktycznie i taki jest duży. Jak oglądałbyś sobie na przykład na nim film, no to jest absolutnie przyjemne, no nie? Ja ci jeszcze wysyłam linka teraz do telefonu, który sam posiadałem kiedyś. Miałem ten sprzęt. Co to jest? Motorola Flipout. Korzystałem z tego kiedyś. Nigdy tego nie miałem. To był bardzo śmieszny telefon, bo z jednej strony, wiesz, no, form factor, oczywiście on był mniejszy fizycznie, ale w bardzo podobnym stylu, bo jak był złożony, jego się rozkładało w taki sposób, że nie składał się, wiesz, na płasko. Tylko na boczek się flipował. Tak, że on się jakby rozsuwał i to rozsuwał się tak na bok, a nie, że góra-dół, nie? Więc to też tak bardzo to był fajny telefon. Było to ciekawe. To jeszcze był taki moment, kiedy ja eksperymentowałem z telefonami, jeszcze byłem na Androidzie i tak dalej, więc no wiadomo. Ty w ogóle byłeś bardzo długo w ogóle na Androidzie, no nie? Bo ty tak naprawdę długo, byłeś oczywiście. Na Androidzie, nawet miałeś tego, Sensation? Stary, Nie, ja miałem HTC, HTC HD2 nawet miałem. Ale potem Androidem miałeś chyba tego, Evo. A w ogóle a propos Samsungów jeszcze tylko, wracając na sekundkę, bo Galaxy Z Flip. Ale S20 Ultra, damn boy. No tam jakieś przedziwne rzeczy się wydarzyły w tym telefonie. A wiesz, że ma 120 FPS-ów ekran, on ma aparatów 1000 i tak dalej i to jest naprawdę taki kosmos, nie? Oczywiście kosztować też będzie dużo, natomiast Samsungi mają to do siebie, że za 3 miesiące będzie za połowę ceny. No i to jest właśnie trochę to, nie? No mi się na pewno podoba to, że chowają tą kamerę przednią w ekranie, że to jest tylko taka kuleczka. To mi się podoba. Bo po prostu wiesz, no, nie przeszkadza ci i taka mała dziurka jednak jest dużo wygodniejsza i łatwiej ją zaakceptować niż taki notch w iPhone'ie. Tu się absolutnie zgadzam. No mają te takie jakiś stukrotny zoom, jakieś takie dziwne rzeczy. Okej, nie? Jakby Samsung zawsze pchał jakby kwestię aparatu do przodu. Mam wrażenie, że zawsze miał trochę problem z softwarem. W sensie, że mi nie do końca się podobały zdjęcia z Samsunga i to nie pod względem jakby technicznym, może były takie bardzo nasycone? Czy chodzi ci o ten ekran, na którym się wyświetlał? I ekran, na którym się wyświetlają, bo one są zawsze, wiesz, przekręcone za bardzo, bo tam HDR i kurde, wiesz, kolory wyciśnięte na maksa. Ale bardziej chodzi o to, że jak wyciągniesz te zdjęcia z telefonu, wrzucisz na kompa i tak sobie, wiesz, popatrzysz na nie, to... iPhone jednak robi je, nie wiem, jakoś tak, mam wrażenie, że one są jakoś tak mniej obrobione, mają mniej szumów i tak dalej, ale to wiesz, że to takie jest, kurde, subiektywne, nie? Natomiast wiem, że robią dobre rzeczy i ten stukrotny zoom to jest jednak, wiesz, no, coś, czego inni nie zrobili, nie? It's a good photo brand. Good photo brand. Nie. It's a good dog brand. To jest, zrobiłem parafrazę tekstu czytanego na Twitterze. Aha.
They're Good Dogs Brand. To jest na Know Your Meme, Wojtek. To jest bardzo stary meme. Wow. Dobra. Sorry, nie wiem. Po prostu... No. To są dobre zdjęcia, są sobie robi spoko zdjęcia. Nie, no wiadomo. No tak, ale tak, ten Ultra, no mówię, no to, to są absolutnie kosmiczne, wiesz, rzeczy. Ja 512 giga na dane w ogóle bez problemu, albo 128, więc też wiesz, startuje od razu ze 128, to już spoko, nie? Czytnik kart pamięci nadal utrzymują i ja szanuję, że nadal jakby są wierni temu, że ludzie potrzebują bardzo dużo danych załadowanych do smartfona, nie? Bateria 5000 mAh, no to też robi wrażenie, chociaż ekran 120 Hz to jednak będzie potrzebował trochę więcej prądu. Więc no, to są bardzo dobre telefony. Na papierze oczywiście, bo jeszcze ich nie miałem w rączkach, nie? Ale absolutnie bardzo dobre telefony. Wi-Fi 6 obsługują. Mają 5G, które też to tak śmiesznie, że wiesz, w Polsce też się pojawia 5G i za chwilę Play będzie uruchamiał. Orange też już testuje, no, T-Mobile też coś tam robi, a tak naprawdę mało kto ma telefon, który to w ogóle obsłuży, nie? iPhony zapomnij, bo jeszcze nie ma i zobaczymy, może we wrześniu się coś pojawi 5G. Natomiast wiesz, Samsung już ma, no i jakby to nie jest duży problem. Kupujesz nowego Samsunga i możesz śmigać w dużej prędkości. Więc to absolutnie to są telefony, wiesz, no kolejne flagowce, które gdzieś tam przesuwają granice tego, co potrafi flagowiec znowu dalej. No to jest znowu, no kolejna iteracja. To jest tak samo jak kolejny iPhone. Po prostu it's a Samsung S20, nie? I już. I jeżeli znasz Samsungi, lubisz Samsungi, to to może być twój kolejny Samsung. No to, tak, to co prawda, można to, więcej to powiedzieć? Prawda. Ale też jakby ktoś pytał na przykład, jaki jest najlepszy telefon w tym momencie, który ma najbardziej wszystko, to jest to no. Samsung. Chyba tak. Chociaż wiesz, no z drugiej strony jeszcze pojawia się ten aspekt ceny, no bo przecież OnePlus bardzo mocno wyskoczył. No ale na razie tym, że... OnePlus nie jest jeszcze, nie ma tych wszystkich rzeczy jak... No nie, nie, aż tak nie. Aż tak nie. No i nie ma na przykład ładowania bezprzewodowego, nie? No, jeszcze nie. No, może będzie miał. Może trzymajmy, będzie miał. Trzymajmy kciuki, chociaż no, ktoś tam wie. No, ale to, taka, to właśnie taka ciekawostka Samsungowa, że ten... Wojtek, ja mam jeszcze tylko krótki temat, tak szybko, krótki temat. Dobrze. Wojtek, szybko chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Ja bym chciał, bo ja jestem, już prawie zjadłem podcast Cortex. Aha. I jakby zwracam się do naszych słuchaczy. Czy macie podobne gówno? Okay. A tak na serio, jakby zwracam się też do was, bo ja bym chciałem polecić to co chciałem powiedzieć, ma jakby dwa poziomy. Pierwszy jest taki, że jakby ja o tym podcaście już mówiłem chyba trzeci tydzień z rzędu, ale po prostu prawda. Cortex jest tak dobry, że naprawdę wciągnąłem prawie cały. I jakby Cortex jest dobry z wielu powodów i pierwszy z nich jest chociażby taki, że otwiera troszeczkę głowę na to, jak można myśleć o różnych rzeczach w kontekście biznesowym, produktywnościowym czy w ogóle narzędziowym. To jest bardzo przydatna rzecz i myślę, że dodaje to dużo czegoś takiego. Ja sobie tego. To jest pierwszy podcast, który słucham i robię sobie notatki z niego. I to jest też tak, że tobie też wysyłam czasami te notatki i na podstawie tego właśnie jakieś nowe ruchy, czy nowe rzeczy robimy, czy próbujemy, czy takie, czy sprawdzamy w ogóle, jak coś działa, bo to jest bardzo interesujące i myślę, że to jest ciekawe. I jakby z tej perspektywy chciałbym ten podcast polecić szczególnie osobom, które myślą na temat własnego biznesu, czy robią coś w internecie, czy w ogóle coś robią, zastanawiają się, czy to ma sens, albo co mogą z tym zrobić, żeby wejść na kolejny poziom, powiedzmy. No, nie? I to jest interesujące. Ale też zwracam się do wszystkich, bo jestem ciekawy, czy ktoś ma podcast, który może być podobny. Jeśli może być podobny, zachęcam do tego, żeby się podzielić w komentarzu, na forum, na Twitterze, wysłać po prostu na zasadzie o produktywności, o narzędziach, o tym, jak robić rzeczy lepiej, albo jak myśleć o tym, jak, o rzeczach, które się robi, bo to jest rzecz, która teraz którą teraz wciągam bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo mocno. Także ja też wiem, że dla osób, które ten temat jakby pracy jest interesujący, to żeby z nami zostały na After Dark, bo wiem, że o tym będziemy rozmawiać i to jest bardzo ładny mościk do After Darka, do którego za chwilkę przejdziemy. Natomiast polecam Cortex. Jeśli nie słuchaliście,
to zachęcam do przesłuchania, bo to jest bardzo dobra rzecz. I nie ma tych odcinków tak dużo w tym momencie, ich jest 100. I wbrew pozorom to nie jest dużo, bo to ja wciągam 5 dziennie. Wow, okej. Okay. Ale jestem chory, więc jakby to jest tak. No wiadomo, wiadomo. Ja tylko chciałem sprostować rzecz, którą powiedziałem o prywatności i o okularach. Chodziło mi o protesty w Hongkongu. Nie w Korei, ani nie w Chinach, w Hongkongu, konkretnie na ulicach Hongkongu. Pamiętamy, co się działo i właśnie o tobie chodziło. Tak, więc bardzo mnie to cieszy, bo ja wiem, że dostalibyśmy miliony, Wojtek, komentarzy na temat tego i to nie jest niestety... Nie wyolbrzymiam. Nie, no bo to była siara, no wiesz, też to śmieszne jest to, jak bardzo... newsy o protestach z Hongkongu zostały przykryte trochę koronawirusem, jeżeli chodzi o tamte strony, nie? Zwróciłeś na to uwagę? Mm-hmm. Że właściwie no, o protestach już nic nie wiemy, a no. O, takie tam. To dziękujemy bardzo i do usłyszenia w After Darku z tymi, którzy są naszymi patronami, a z wami, którzy nie są, to po pierwsze zachęcamy, a po drugie słyszymy się za tydzień. Chodźcie z nami, będzie fajnie. Będzie. Dziękuję Wojtku i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. To był odcinek 308, a za tydzień będzie 309. Dziękuję, pozdrawiam. Pa. Elo. Jezus Podcast, czyli gadżety i bzdety. Bzdety 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 i bzdety.